Marzena Kawa, dobry wieczór. Dziś mogliśmy odpocząć od intensywnych opadów śniegu, ale nadciągają kolejne. Te najbardziej intensywne pojawią się jutro wieczorem. Tym razem spadnie do 25 cm śniegu. Niż, który wczoraj przyniósł intensywny śnieg, odsuwa się na wschód, ale nad Włochami utworzył się kolejny. On jutro sięgnie nad południową Polskę i intensywnie będzie padać, szczególnie w nocy ze środy na czwartek oraz w czwartek w południowo-wschodniej Polsce. Pozostaniemy w mroźnym powietrzu, które płynie do nas z północnego wschodu. Noc pochmurna, ale z przejaśnieniami, miejscami poproszy. Na południu oraz na północnym wschodzie przy rozpogodzeniach możliwe są marznące mgły. A mróz do minus 17 na Dolnym Śląsku, minus 16 na Suwalszczyźnie, 11 na południu kraju oraz minus 11 na Pomorzu Zachodnim. Jutro przed południem przejaśnienia i bez opadów na Podlasiu, a także na zachodzie, po ziemię łódzką i po Podkarpacie, poza tym pochmurno. Słabe opady śniegu będą pojawiały się na północy oraz od Śląska aż po Małopolskę. I około godziny 10 na termometrach od minus 13 do minus 4 stopni. Po południu pochmurno, trochę przejaśnień i bez opadów przede wszystkim na zachodzie, poza tym słaby śnieg. Pod wieczór na południowym wschodzie, na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu zaczną pojawiać się opady marznące i tu na drogach będzie ślisko. Od minus 11 stopni w Suwałkach do zera w Rzeszowie, a od Podhala po Bieszczady niewykluczone, że pojawią się nawet 1-2 stopnie powyżej zera. Jaki będzie czwartek? Wszędzie chmury i w wielu miejscach opady śniegu. Na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie sypać będzie mocno. Tu spadnie do 15 cm śniegu w ciągu doby. Od minus 12 stopni na Suwalszczyźnie do minus 2 na Nizinie Szczecińskiej. Do tego silny wiatr. Piątek na zachodzie po centrum kraju to trochę przejaśnień, poza tym wciąż pochmurne niebo. Śnieg ma pruszyć na zachodzie i na południu, ale tylko na południowym wschodzie posypie mocniej. Od minus 11 na wschodzie do minus 3 na Pomorzu. Odczucie zimy na zwiększe silny wiatr. Sobota to przejaśnienia i niewielkie opady śniegu. Na Pomorzu najcieplej. Lekki mróz i tu bez opadów, a najchłodniej na krańcach wschodnich oraz na południu kraju. Do minus 8, wciąż wietrznie. Niedziela to więcej przejaśnień, szczególnie na zachodzie i od Podlasia po Mazowsze, ale miejscami także na południu oraz od Zatoki Gdańskiej po Dolny Śląsk popada śnieg. Od minus 7 stopni na Podlasiu do zera na Pomorzu Zachodnim. Wietrznie już tylko nad morzem. Poniedziałek na zachodzie po Podlasie i Mazowsze sporo słońca, na południowym wschodzie śnieg. Mróz niemal w całym kraju od minus 7 do minus 1 stopnia. A kolejny tydzień lutego zapowiada się mroźnie, z niewielkim ociepleniem na krańcach zachodnich. Dobrego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.